Cześć, tu Michał, Sandecja TV. Witam Was w ten niedzielny wieczór. Dzisiaj sprawdzimy na szybko, jak nasz zawodnik Radosław Kanek przygotował się na zgrupowanie reprezentacji U20. Ciekawe, czy otworzy. Słucham. Pizza. Dobrze, już otwieram. Cześć Radek, miała być pizza, jest Sandecja. Przyjdźmy sprawdzić, jak twoje przygotowania na kadrę. Możemy wpaść? Jasne, myślałem, że pizza jednak będzie, ale to też może być. Zapraszam w skromne progi. Radek, to na początek pierwsze pytanie, konkretnie od Pawła Nowaka, naszego trenera. Pan się interesuje piłką nożną? Piłka nożna? A to tam tych 11 chłopaków za piłką lata, tak? To ten sport, czy pomyliłem może? No do końca nie wiem, to trzeba było się zapytać pana Pawła Nowaka. A, no to może pytanie dla niego, nie właśnie co to piłka nożna jest, bo tak ja za bardzo nie wiem. Dobra, a powiedz mi o twoich przygotowaniach do kadry. Jak dla ciebie takie przygotowania... Zazwyczaj, bo nie pierwszy raz jesteś powołany na kadrę, przebiegają. Znaczy myślę, że przygotowania to bardziej chodzi o mentalne, żeby się przestawić z tej gry klubowej na tą grę w reprezentacji, na tych innej całkiem organizacji. A tak pod względem co ze sprzętu, to wiadomo, jakieś tam ciuchy, wszystko, sprzęt piłkarski, bo to jest najważniejsze. Myślę, że jakichś szczególnych takich nie ma przygotowań, więc to co najważniejsze. A jak wspominasz swoją pierwszą bramkę, którą strzeliłeś w kadrze przeciwko Anglii? No była to pierwsza i na razie jedyna bramka w oficjalnych meczach, no to było na 7-1 z Anglią. No i na pewno miło wspominam, każdą bramkę się miło wspomina, jeszcze w meczu reprezentacyjnym, no to myślę, że razy dwa to się liczy, więc bardzo dobrze wspominam. Okej, okay, a powiedz mi, bo jesteś naszym ostatnim nabytkiem w tej rundzie transferowym, jak nasza szatnia cię przyjęła, z kim się najbardziej trzymasz, może nam zdradzisz? Tu muszę powiedzieć, że szatnia bardzo fajnie mnie przyjęła. Starsi koledzy jakby wprowadzili mnie do drużyny, pokazali, jak to wszystko funkcjonuje. Myślę, że z wszystkimi chłopakami mam jakiś tam dobry kontakt, ale myślę, że też najbardziej no, z tymi młodymi zawodnikami, Miłosz Kałachur, Darek Łukasik, więc myślę, że z wszystkimi chłopakami mam dobry kontakt, ale wiadomo, z tymi młodszymi myślę, że taki lepszy. Masz jakąś swoją szatniową ksywkę specjalną? Myślę, że coś tam jest, no na mnie wołają Kani, więc myślę, że tej ksywki się trzymajmy. Zaakceptowane przez całą drużynę? Tak, zaakceptowane. To powiedz mi tak z innej beczki, czy jest może jakaś kobieta w twoim sercu, która mocno cię wspiera na trybunach podczas twoich meczów? No na trybunach jeszcze takiej osoby nie ma. Jest mama oczywiście w rodzinie, ale wybranki serca jeszcze nie ma. Pozdrawiamy przy tej okazji mamę. A jaka jest twoja wymarzona wybranka serca? No to nie mam sam co zdradzać. No to jest jakoś tam, ja mam swoją wizję i nie chciałbym się tym dzielić. Okej, powiedz mi, to jest twoje pierwsze samodzielne mieszkanie w Nowym Sączu, tak? Tak, masz rację. I co, gotujesz sobie sam, czy jednak wolisz jakieś potrawy miastowe? Znaczy w większości gotuję sobie sam, mam tam rozpiskę taką, czego powinienem się trzymać, co powinienem jeść, bo wiadomo, że dieta w życiu sportowca jest podstawowym czynnikiem, bo to dzięki niej mamy siłę biegać na boisku i odpowiednio się regenerujemy, więc mam własną rozpiskę, staram się gotować samemu, ale wiadomo, zdarzają się sytuacje losowe, gdzieś jakiś wyjazd, nie mam czasu, to na mieście też wiadomo, że jadam, ale też nie wszystko.
A powiedz mi, wróćmy jeszcze do zespołu. Jesteś środkowym pomocnikiem, mamy dużo doświadczonych zawodników w naszej drużynie. Czy jest jeden taki konkretny, który bardzo mocno ci, nie wiem, doradza, wspiera, jest takim typowym mentorem dla ciebie w naszej drużynie? Myślę, że jednego jakiegoś mentora nie ma. Wiadomo, ci starsi zawodnicy zawsze młodym pomagają. No a z racji tego, że gram właśnie, jak powiedziałeś, na środku pomocy, to jest taki zawodnik Grzegorz Baran, tutaj w Sandecji bardzo doświadczony, wiele meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w pierwszej lidze, więc myślę, że on mi jakieś tam wskazówki odnośnie gry, jak grać, jak powinienem się zachować, podpowiada, bo wiadomo, jedna pozycja. Powiedz mi jeszcze w takim razie, przyszłeś do nas z Krakowi, też tam zaliczyłeś parę występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy tak naprawdę gra w tej ekstraklasie dla Krakowi dużo się różni dla ciebie od gry tutaj na zapleczu pierwszej ligi u nas w Sandecji? Na pewno, jak wszyscy mówią, pierwsza liga jest ligą siłową, chociaż wszystkie drużyny teraz już starają się grać piłkę. No myślę, że jakaś tam różnica na pewno jest, ale taka no niezbyt duża, niezauważalna nawet bym powiedział. Dobra, to teraz zmienimy temat. Powiedz mi, jaki jest ulubiony zespół Radosława Kanacha? Od zawsze był to i będzie Liverpool. A dlaczego akurat Liverpool? Jakieś specjalne wspomnienia? Ciężko mi powiedzieć, zawsze od małego jakoś im kibicowałem, więc nie wiem, no po prostu jak oglądam mecz Liverpoolu, to sercem tam chcę, żeby ten Liverpool wygrał, ale też bardzo fajnym wspomnieniem było finał Ligi Mistrzów z Milanem w 2005 roku w Stambule, więc od tego momentu jeszcze bardziej zacząłem kibicować się Liverpoolowi. To powiedz nam może jeszcze coś dokładniej o twoich początkach kariery, bo jesteś spod Rzeszowa. Może nam opowiesz, jak twoje pierwsze kroki w piłce nożnej przebiegały? No, pierwsze kroki zaczynałem w swoim lokalnym klubie, tam gdzie mieszkam, czyli Błażowianka Błażowa. Tam też tata kiedyś grał w piłkę, więc zacząłem tam trenować. Tam występowałem, no już nie pamiętam dokładnie ile, ale przez długi okres czasu, ale w samych juniorach. Następnie za sprawą trenera Marcina Wołowca przyszedłem do Stali Rzeszów. Tam 2 lata spędziłem grając jeszcze w juniorach. Tam też nastąpił taki przełomowy jakby moment w życiu każdego młodego chłopaka, to przejście z juniora do seniora. Wiadomo, nie jest łatwe, ale właśnie za sprawą trenera Marcina Wołowca to przejście było takie płynne, bo był trenerem juniorów i był trenerem pierwszej drużyny, więc tam wziął mnie pod skrzydła. W Rzeszowie spędziłem 3 lata, a następnie pojawiłem się w Krakowi. I w Krakowi przez 2 lata występowałem, no i teraz jestem jak na razie w Nowym Sączu. Super. A powiedz mi, jaki był młody Kani? Temperamentny, urwis czy Alvaro może w szkole? Jeśli chodzi o szkołę, to myślę, że zawsze byłem pilnym uczniem, jakieś tam dobre oceny zbierałem, ale myślę, że to w genach odziedziczyłem po mamie, mama nauczycielka, mama zawsze też była wzorowa w szkole, więc jeśli chodzi o szkołę, to z tym nie było problemu, a jeśli chodzi o temperament, zachowanie, to ciężko mi powiedzieć, ja za dużo nie pamiętam, to trzeba byłoby zapytać, nie wiem, rodziców, kolegów, jaki byłem wcześniej, ciężko mi naprawdę powiedzieć. To następne pytanie trochę z twojego Instagrama. Może polecimy od razu twojego Instagrama? No jak najbardziej, zapraszam do followersów. A login? Kani13. Okej, na twoim Instagramie możemy znaleźć cudowną bramkę z meczu z Wisłą. Może byś coś na ten temat opowiedział, bo to niesamowita bomba z 40 metrów? No możliwe, że to było 40 metrów, no gdzieś taki podobny dystans. No tak, no strzeliłem bramkę na 1-0 w 2 minucie meczu. Wydaje mi się, że to bramka, niecodziennie się takie bramki strzela, jak to się mówi, stadiony świata w mojej opinii. No i oby takich bramek jeszcze więcej było. To może ostatnie pytanie o trenera Kaferskiego. Jak układa ci się współpraca z całym sztabem szkoleniowym, bo atmosfera, jak mniemam z tego, co powiedziałeś, jest bardzo dobra w środku. Może coś powiesz na ten temat? No jeśli chodzi o sztab trenerski, to drużyna ma z nimi, ja mam z nimi bardzo dobre relacje. Na co dzień na treningach rozmawiamy śmiało, więc z tym nie ma problemu. O tyle łatwiej im było zaznajomić się ze sztabem, bo trener Paweł Nowak był w szkole, w
szkole mistrzostwa sportowego. Mieliśmy z nimi treningi, ja z nimi miałem treningi, więc go już wcześniej znałem. A przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie trenera Pawła Nowaka. Więc o tyle było mi łatwiej. Trenera Kafarskiego poznałem dopiero tutaj po przyjściu do Sandecji. No i na razie współpraca się bardzo dobrze układa. No. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Radku, w kadrze U20 jest wielu dobrych, świetnych nawet zawodników na twoją pozycję. Jak oceniasz swoją szansę na rywalizację z tymi zawodnikami? No, myślę, że mam bardzo dużą szansę na grę. No wiadomo, każdy jedzie tam, żeby walczyć o swoje, żeby walczyć o miejsce w składzie, żeby się pokazać trenerowi. No, ja wcześniej w tej kadrze grałem, teraz miałem delikatną przerwę, ale wracam podwójnie zmotywowany. No jest tam na przykład Tomek Makowski, jest ostatnio grał na mojej pozycji Sebastian Walukiewicz, ale jadę, żeby z nimi rywalizować jak równy z równym i wywalczyć sobie to miejsce. Kani, to czego w takim razie życzyć ci w nadchodzących tygodniach? Myślę, że tylko zdrowia, a resztę sobie sam wywalczę. To tego ci w takim razie bardzo mocno życzę, a z kibicami widzimy się następnym razem. Dzięki wielkie i pozdrawiam.